Inflacja wyniosła w sierpniu 2,9% rok do roku, czyli troszeczkę niżej niż w lipcu. Niemniej jednak teraz bardziej nas interesuje inflacja bazowa, czyli ten trzon wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, czyli wszystkie wydatki na towary i usługi, oprócz żywności, oprócz paliw. I tutaj tendencje wyglądają nieco odmiennie w przypadku całej inflacji. Inflacja bazowa w ostatnich miesiącach kształtowała się na podwyższonym poziomie. W sierpniu szacujemy, że wyniosła ona 4%, czyli znacząco powyżej celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5%. I teraz co nas czeka w kolejnych miesiącach? Będziemy obserwować najprawdopodobniej dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony będziemy widzieć dalsze podwyżki przedsiębiorstw motywowane tym, aby utrzymać wysoką rentowność swojej działalności w warunkach obniżonych obrotów. I do tego są konieczne podwyżki cen ich produktów. Z drugiej strony też firmy będą najprawdopodobniej przerzucać koszty wszystkich przygotowań sanitarnych ze względu na epidemię na konsumenta i te dwa czynniki będą podbijały inflację w najbliższych miesiącach. Z drugiej strony nie możemy zapomnieć o tendencjach inflacyjnych poza naszym krajem, u naszych najważniejszych partnerów handlowych, przede wszystkim w strefie euro. I tam inflacja jest obecnie bardzo niska. W sierpniu inflacja bazowa ukształtowała się tam na najniższym w historii poziomie i zakładam, że we wrześniu ona jeszcze bardziej się obniży, a nawet może być ujemna, czyli ceny będą spadały w ujęciu rok do roku. I takie otoczenie niskiej inflacji poza Polską oczywiście pozostaje nie bez znaczenia dla naszej krajowej inflacji, która będzie skutecznie hamować dynamikę wzrostu cen w kolejnych miesiącach, w kolejnych kwartałach. Dlatego zestawiając te dwa czynniki, jeden podbijający ceny, drugi hamujący wzrost cen, zakładam, że inflacja w przyszłym roku będzie kształtowała się już na niższym poziomie niż obecnie, w granicach 2% lub lekko poniżej w ujęciu rok do roku.